kiedy słuchałem tych zupełnie pierwszej myśli o gromadzeniu skarbu w niebie, o naszej górnej ojczyźnie, o tym, że zmierzamy do górnej ojczyzny, to przyszła mi taka refleksja, że nie wszyscy, którzy tam się wybierają, tam dotrą. Zabrzmiało przykro, co? Strasznie. Ale wiecie co? Przypomniało mi się, jak Jezus w pewnej chwili, kiedy szły za nim tłumy naśladowców, odwraca się i mówi do nich, zresztą przeczytam to, odparłem sobie to w międzyczasie. Gdy szły za nim wielkie tłumy, odwrócił się i skierował do nich te słowa. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ceni mnie bardziej niż swego ojca i matkę i żonę i dzieci, i braci i siostry, a także bardziej niż swoją duszę, nie może być uczniem moim. Inny przykład, albo w innym miejscu jest napisane, nie nadaje się do Królestwa Bożego. To jest ciekawe, wiecie, jak gdybym był przywódcą i mając wielkie poparcie, mając tłumy za sobą, oj, chyba bym tak nie mówił, bo chciałbym, żeby te tłumy szły. A po takich słowach z tłumów robi się garstka. Z tłumów robi się garstka. Naśladowców. Ale wiecie, co Jezusowi właśnie o to chodzi? Jezus chce mieć uczni. Uczni, a nie tylko tłumy. I wierzę, że, kochani, jesteśmy uczniami i chcemy być uczniami. I dzisiejsze przesłanie zatytułowałem Rób więcej niż trzeba. Na razie nic nie wiecie, o co chodzi. Wyjaśnię się w trakcie. Ale już widać, że to będzie charakter bardziej taki nauczający niż jakiegoś płomiennego kazania. Moi drodzy, Jezus w tym fragmencie, jeszcze na moment do niego wrócę, mówi, że najważniejszy jest On. Najważniejsze jest posłuszeństwo Jego Słowu. Najważniejsza jest miłość do Jego przykazań. Ważniejsza niż miłość do rodziny, do najbliższych. Ważniejsza niż wszystko, co jest wokół. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że tam jest słowo napisane niż swojej duszy. Tak myślałem na ten temat duszy. Wiecie, można to oczywiście traktować tak wprost jako swoje życie, ale myślę, że inna interpretacja też jest jak najbardziej właściwa. Co to jest dusza? Wiemy, że my jako ludzie jesteśmy złożeni z tych trzech zasadniczych elementów. Ciało, to ciało, które nam służy, potem są z nim czasem problemy. Ducha, tego najgłębszego, najgłębszej istoty w człowieku, która jest odpowiedzialna za kontakt z Bogiem. Mówimy o nowonarodzeniu, czyli duch się rodzi, kiedy Bóg go ożywia. No i w końcu ta dusza, o której tu mowa, czyli nasze emocje, nasza wola, nasze decyzje. Wiecie, Jezus tutaj mówi, że uczeń to ten, który umie podporządkować to wszystko Jego Słowu. Że uczeń to ten, który swoje emocje, poglądy, swój punkt widzenia umie podporządkować Jego Słowu. Dalej, w dalszym fragmencie już go nie odszukuję, ale pamiętamy, że jest napisane, że tak więc nikt z was, kto nie zostawia tego wszystkiego, nie może być uczniem moim. No albo właśnie, to ta druga słowo nie nadaje się do Królestwa Bożego. Czego? Czego nie zostawia? No między innymi właśnie wszystkich kwestii związanych z duszą. Czyli swoich emocji, swoich poglądów, tego, że ja wiem najlepiej, swoich emocji, a wiecie, w ramach emocji mieszczą się takie rzeczy jak gniew, jak złość, jak urazy, nieprzebaczenia i tego typu sprawy. Jezus mówi, jeśli tego nie poddasz mi, nie możesz być uczniem moim. Nie nadajesz się do Bożego Królestwa. Moi drodzy, myślę, że to wszystko wiemy, to wszystko rozumiemy, ale dzisiaj chcę pójść właśnie troszeczkę głębiej w ten temat. W ten temat, który jakby weryfikuje nasze uczniostwo. Bo kiedy jest wszystko okej, to jest okej. Nasze reakcje, nasze relacje, wszystko w porządku. Ale jak się zacznie coś dziać, to jest weryfikacja, jako Jego uczniowie, jak się zachowujemy. Będę czytał z Mateusza, z 5 rozdziału, 38 werset i dalsze. Jest to fragment kazania na górze. Dlaczego akurat to kazanie i to miejsce? Między innymi dlatego, że na poprzednim wersecie zakończyliśmy jakiś czas temu. Zakończyliśmy na 37,
a dziś startujemy od 38. Co prawda, kazanie na górze to wtorki i jeszcze są goście, ale później będę do tego wracał. Ale dziś chcę zrobić taki troszkę jakby wstęp do tego, o czym będę mówił we kolejne wtorki. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. A jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. A temu, kto chce iść za tobą, przepraszam, a temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Moi drodzy, tak jak powiedziałem przed momentem, szczegóły będą na wtorkowych wykładach dzisiaj bardzo ogólnie. Jest tu mowa o sytuacji, kiedy ktoś jest zraniony, ktoś jest dotknięty, ktoś jest obrażony przez kogoś. I teraz Jezus nam daje receptę, w jaki sposób się mamy zachować. Tak naprawdę to takich miejsc nie powinno w Kościele w ogóle być. Takich sytuacji w ogóle nie powinno być. Prawda? To nie powinno być. Ale z drugiej strony wiemy, że są. Więcej. Jezus wiedział, że będą. Uczniowie wiedzieli, że będą. Autorzy ksiąg Nowego Testamentu wiedzieli, że będą. Dlatego jest wiele, wiele, wiele fragmentów mówiących o relacjach. W jaki sposób mamy się zachowywać. Moi drodzy, jest to niezwykle ważne. Niezwykle ważne. Dlatego, że relacje określają czasem stan rodziny czy przyjaźni, co się przenosi również potem na zbór. Więc, moi drodzy, nie powinno niby do tego dochodzić, ale dziś chcę pokazać według Bożego Słowa, jak z tego wyjść, jaki jest Boży standard. Jedno jest pewne, nie można w tym tkwić. Jedno jest pewne, jeżeli są relacje nadszarpnięte, zepsute, zerwane, nadwyrężone, jakkolwiek ich nazwiemy, nie można ich tak zostawić. Bo kiedy to zostawiamy i tkwimy w jakiejś urazie i nieprzebaczeniu, to tak jakbyśmy Boga wypraszali ze swojego życia na zewnątrz, poza drzwi. Taka jest prawda. O tym mówi wyraźnie Boże Słowo. Ale myślę, że to wiemy, więc przejdę tylko już do tego, bo czasu mamy niewiele. Co mówi Biblia, jeśli zostałeś zraniony, jeśli zostałeś źle potraktowany, nieważne, słuszne czy niesłuszne, jakkolwiek, to Biblia, ten fragment, który przeczytałem, rysuje ścieżkę wyjścia, ścieżkę reakcji. I mamy tutaj kilka obrazów. Nie wiem, czy wszystkie zdążę przybliżyć, chociaż w najkrótszy sposób, ale tu mamy obraz tego, kiedy ktoś uderza w policzek, przymuszenie do niesienia ciężaru jedną milę, zabranie szaty, pożyczanie. Pewnie wszystkiego nie dotkniemy, ale już od razu mówię, moi drodzy, w tym fragmencie, kiedy Jezus to mówi, nie chodzi o dosłowną interpretację. Ci, co już gdzieś tam na bieżąco słuchali wykładów z kazania na górze, to wiecie, że to wszystko jest bardzo duchowe i bardzo praktyczne jednocześnie. Ale nie można tego traktować wprost, dosłownie. Bo nie chodzi o to, że mamy być workami do bicia, nadstawiając policzek. Nie chodzi o to, że mamy nierozsądnie wszystko wszystkim rozdawać. Nie. Będę przybliżał to i dokładnie omawiał. Tymczasem tylko robię takie zastrzeżenie, że nie możemy tego w sposób dosłowny interpretować. Ale spójrzmy na ten pierwszy obraz. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. Jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Czemu nie jest napisane, jeżeli uderzy cię ktoś w jeden policzek, nadstaw mu drugi? Mogłoby być, nie? Ale jest napisane w prawy. To ma znaczenie. To ma znaczenie. Nie będę tutaj robił pokazówki, ale wyobraźcie sobie, że stoi ktoś przede mną i ja chcę mu dać w twarz. To w naturalny sposób uderzam go w jaki policzek? W lewy. Prawda? Nie potrafię go uderzyć w prawy. No jakbym to miał zrobić? Jakoś tak? Co by to miało być? A jest tu mowa o uderzeniu w prawy. Jedyna możliwość uderzenia w prawy jest grzbietem dłoni, w ten sposób. A według nauki rabinów to była największa zniewaga. To było zhańbienie człowieka.
To była największa z możliwych zniewaga i odrzucenie. Dlatego Jezus tutaj mówi w ten sposób. To dotyczy sytuacji bardzo poważnej. Kiedy człowiek jest naprawdę zraniony i kiedy to się dzieje, to co jest naturalnym odruchem człowieka? Oddać. Zresztą nauka rabinów i uczonych w piśmie w tym kierunku idzie. Oko za oko, ząb za ząb. Zresztą zupełnie źle interpretowane i źle rozumiane. Ale tak byli nauczani. A Jezus mówi coś rewolucyjnego, coś skrajnie wydawałoby się niemożliwego. Nadstawi drugi. Moi drodzy, wiadomo, że dzisiaj nie chodzi o to, że ktoś nas bije ręką w twarz. Ale jak wiele ludzi jest zranionych słowem. Jak wiele razy ktoś oberwie cudzysłowiu po twarzy słowem od kogoś. A to boli chyba jeszcze bardziej. Czasem jest to zbieg jakichś okoliczności, czy czynów, czy wysiłków tej drugiej osoby. To czasem nie musi być tylko słowo, tylko jakiś splot rzeczy, które zrobi, które staną się policzkiem w naszą twarz. A bardzo często są to słowa. Moi drodzy, i co wtedy? Kiedy wszystko się w środku gotuje, kiedy wszystko krzyczy oddaj, kiedy tak bardzo boli. Ale wiecie, od razu robię ważną uwagę, że to nie chodzi tylko o te skrajne sytuacje. Tu chodzi o każdą sytuację. Jezus używa skrajnej po to, żebyśmy widząc, jak daleko musimy zajść, wiedzieli, że wszystkie poprzednie, słabsze, o mniejszym natężeniu dotyczą tego również. Więc nie tylko kwestia, nie wiem, nienawiści już, nawet kwestia zwykłej niechęci do kogoś. To jest to samo. Wiecie, Jezus jest bardzo radykalny. W kazaniu na górze mówi, że czy ktoś zabił człowieka fizycznie, czy tylko się na niego gniewa, to jest to samo. A więc musimy na to spojrzeć w szerokim kontekście. Od drobnych spraw po bardzo grube. No właśnie, i przechodzimy już do konkretów. Co mamy robić? Po pierwsze, nie mścić się. Wyobrażacie sobie człowieka, który najpierw odda, a potem nadstawia? Bez sensu, nie? Więc skoro Jezus mówi o nadstaw drugi policzek, no to proste, że najpierw nie oddał, a potem nadstawiał. Więc nie mścicie się. Zresztą to słowo w 39 wersecie nie sprzeciwiajcie się złemu, troszkę tu jest nie najlepiej oddane. W innym przekładzie, w nowszym przekładzie jest nie odwzajemniajcie zła. Nie rewanżujcie się, nie mścijcie się, najmilsi, mówi Piotr. Więc to po pierwsze, ale to jest za mało. To jest zdecydowanie za mało, wiecie, bo mogę się powstrzymać z zaciśniętymi zębami od zemsty, od oddania, ale w sercu co będzie? Ale w sercu będzie to, o co Jezus przed chwilką, co wspomniałem. Gniew, złość. Więc kwestia nieoddania, nie mszczenia się, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Konieczna rzecz, ale to jest za mało. Co dalej? Przebacz. Wiemy. Wiemy o tym doskonale. Dopiero schody rozpoczynają się, kiedy zaczynamy myśleć, jak przebaczyć. Wiecie, ilu ludzi twierdzi, że przebaczyło, ustami mówi, że przebaczyło, ale w sercu się nic nie zmienia. Pozostaje niechęć, pozostaje brak chęci do relacji. Cóż to za przebaczenie? To nie jest przebaczenie. Moi drodzy, dalsze słowa, których na razie nie przeczytałem od 43. Ja ich przeczytam, ale jakby to samo przekazane jest tylko z Ewangelii Łukasza. Więc pozwólcie, że z przekładu, parafraza słowa życia, mówię wam, okazujcie miłość swoim wrogom i czyńcie dobro tym, którzy was nienawidzą. Dobrze mówcie o tych, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Moi drodzy, coś więcej. To jest miara przebaczenia. Jeśli przebaczyłem, to potrafię te rzeczy robić. Okazujcie miłość tym, którzy was skrzywdzili. Wiecie, to jest jeszcze tak niekonkretne. Miłość
jak to okazać? Więc mogę to jakoś sprzedać. Powiem, że kocham. Ale tu jest coś konkretnego. Czyńcie dobrze. A coś, co mnie najbardziej chyba zaskakuje, to mówcie dobrze o tych. Wiecie, dużo łatwiej byłoby, gdyby tu było napisane nie mówcie źle. To się da, nie? Zacisnę jakoś zęby, nie będę mówił źle o tej osobie. To potrafię. Ale mówcie dobrze. To jest nakaz. Mówcie dobrze. Kiedy spotykam się w towarzystwie i schodzi temat na tego mojego adwersarza, tego, który mi zrobił krzywdę, to ja muszę mówić o nim dobrze. Nie powinienem zamilknąć, tylko mówić o nim dobrze. To jest miara przebaczenia. Jeśli twierdzę, że przebaczyłem, a nie mogę tego zrobić, to znaczy, że nie przebaczyłem. Taka jest biblijna prawda. Moi drodzy, jeszcze jedno. No właśnie, ten osławiony drugi policzek. Któż o tym nie wie? Myślę, że nawet ateiści wiedzą o drugim policzku. To jest tak powszechne. Tylko oczywiście źle rozumiane. Ten drugi policzek to nic fizycznego, to jest postawa serca. To jest postawa serca, które przebaczyło, które kocha, które mówi błogosławię Cię, które mówi chcę mieć z Tobą relację, które mówi będę dobrze mówił na Twój temat, będę Cię błogosławił, będę się o Ciebie modlił. Uwaga, nawet zakładając, że zrobisz to drugi raz. Drugi policzek. To jest gotowość serca, że nie zmienię swojej postawy, choćbym oberwał po raz drugi. W ten sam sposób. Tu nie chodzi o to, że mam fizycznie, nie wiem, się popisywać i nie wiem, ściskać się publicznie z kimś. To jest postawa serca. To jest wewnątrz. To jest wewnątrz. To jest postawa, gotowość na przyjęcie drugiego ciosu. I z góry zakładam, nawet jeśli, to przebaczę. Może do tego nie dojść, oby, ale nawet jeśli. To jest postawa serca, gotowość na ponowne zranienie i od razu deklaracja z serca i tak przebaczę. I tak chcę mieć relację z Tobą. I tak Cię będę kochał. I tak będę mówił dobrze o Tobie. Moi drodzy, wydaje się to absurdalne, ale taka jest prawda. Wiecie, Jezus jest dla nas wzorem. Filipian, 2 rozdział, od wersetu 6. Mowa o Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Moi drodzy, Jezus wyparł się. Wyparł się godności królewskiej. Wyparł się swojej godności. Wyparł się swoich racji, swojej pozycji. Po co? By przywrócić relację między Bogiem i człowiekiem. Poniżył się do granic możliwości. Poszedł na krzyż haniebnie, jak złoczyńca. Po co? By przywrócić relacje, by dać zbawienie między Bogiem a człowiekiem. I tutaj pół biedy. To Jezus, to Bóg. Rozumiemy. Problem stwarza nam poprzedni werset. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Nowsze tłumaczenie mówi bądźcie względem siebie tacy sami jak Jezus i daje wzór. Gdyby nie to słowo, no to byśmy mogli tylko odnosić to do Boga, do Jezusa, ale to jest odniesione do nas. My mamy takimi być. My mamy się wyrzec swoich racji, swojej pozycji, swoich przekonań po to, by zachować relacje. Po to, by przywrócić relacje. Po to, by zachować miłość, zgodę, pokój, jedność między przyjaciółmi, w rodzinach, no i w zborze oczywiście. I właśnie wtedy, kiedy jestem dotknięty, mniej czy bardziej, delikatnie czy tragicznie, nie tylko nie ma mowy o odwecie, ale jest ta postawa,
postawa przebaczenia, ale tak rozumianego, nie na ustach. Takiego przebaczenia, które potrafi błogosławić, które jest gotowe na przyjęcie kolejnego zranienia. Drugi obraz, werset 40. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostawi płaszcz. Nie wchodząc w szczegóły, są tutaj dwie części garderoby ówczesnych czasów. Szata i płaszcz. Szata to było to bliższe ciału okrycie. Przeciętny człowiek miewał może dwie szaty. Bogatszy, zdarzało się, że trzy. Natomiast płaszcz był jeden. To już ultra bogaty ktoś, mega bogaty ktoś sobie mógł pozwolić na dwa płaszcze. Płaszcz był jeden. I płaszcz służył jako okrycie, ale również jako okrycie w nocą, czyli popularnie dzisiaj kołdra. Nie wolno było płaszcza zabierać w żaden sposób. To było jedno z przykazań. Księga Mojżeszowa o tym mówi, że nawet jeśli chodzi o jakiś proces, to nie wolno było płaszcza brać w zastaw. A jeśli już, to oddać do wieczora. Więc jak tu rozumieć to, że Jezus nagle mówi oddaj jej płaszcz? Widzicie, gdyby to wprost interpretować, to Jezus by tutaj mówił wbrew zakonowi coś. Więc nie ma mowy o prostym przełożeniu, o tej dosłownej interpretacji. Zobaczcie, jest sytuacja, nieważne w tym momencie jaka. Jest konflikt. Ktoś żąda od ciebie, w cudzysłowie, szaty. A Jezus mówi, daj tę szatę. Więcej daj płaszcz. Jak powiedziałem, nie zagłębiając się we wszystkie niuanse, które są bardzo bogate, powiem tak. Jezus mówi, zrób więcej niż trzeba. Tytuł dzisiejszego przesłania. Zrób więcej niż trzeba. Zrób więcej niż wymagają od ciebie. Jest wymagane tylko, żebyś dał szatę, a ty dołóż jeszcze płaszcz. Zrób więcej niż trzeba. Moi drodzy, cały ten kontekst od 38, zresztą i wcześniej, jest mowa o relacji. Jezus jakby mówi, dla zachowania miłości, dla zachowania pokoju, dla zachowania jedności, dla zachowania relacji, zrób więcej niż od ciebie oczekują. A wtedy będziesz podobny do mnie. A wtedy będziesz moim uczniem. A wtedy będziesz moim naśladowcą. Jezus jakby mówi, miej umiejętność powiedzenia, nie mam racji. To jest tak trudne, bo każdy ją ma. Nie byłoby kłótni, gdyby ktoś z adwersarzy twierdził, ja nie mam racji. No to gdzie tu kłótnia? Każdy wie, że ją ma. A Jezus mówi, miej umiejętność powiedzieć, ja jej nie mam. Bo ważniejsze są, możemy chórem powiedzieć, ważniejsze są relacje niż racje. Ważniejsze są relacje niż udowadnianie swoich racji. Miej serce gotowe, by naprawić te relacje czy swój błąd, a może nawet nie było tam twojego błędu. Choćby to nawet było niekorzystne dla ciebie. Możemy uczyć się od celnika, od Zacheusza, który daje 4 razy więcej. Naprawiając to, co zrobił złego. Daje nie tylko to, co jest konieczne, daje 4 razy więcej. Żądają od ciebie szaty? Żądają od ciebie przebaczenia? Daj. Daj przebaczenie, ale daj więcej. Daj miłość. Daj akceptację. Daj nowe zaufanie. Daj nowe relacje. Daj błogosławieństwo. Daj gotowość do przyjęcia drugiego policzka. Daj więcej niż trzeba, niż wprost jest to od ciebie oczekiwanie. Jest tu przede wszystkim mowa o relacjach. Widzę, że może zdążę, więc tylko jeden krok w bok. Potem wrócę do głównego wątku, czyli relacji. Ta myśl, daj więcej niż od ciebie oczekują, jest również ważna w codziennym życiu. W codziennym życiu w domu, w codziennej służbie w zborze, po prostu w codzienności. Wiecie, jak to jest, jeżeli kogoś o coś prosisz, już nawet nie mówię, że odmówi.
ale ci odburknie, no dobra, no zrobię to. Jak się czujesz? Chyba byś wolał sobie to sam zrobić. A jakże to inaczej brzmi, jeżeli ktoś powie, nie ma sprawy, co jeszcze mam zrobić? Uczeń Jezusa, zwłaszcza może w służbie, to jest taki, który nie robi z łaski, który nie robi coś, bo mu każą i marudzi przy tym, ale jest gotów dać więcej niż trzeba. Wiecie, to może idzie trochę w poprzek dziś modnej asertywności. Sama asertywność nie jest zła. I trochę czasem trzeba się jej nawet uczyć, ale niekoniecznie w Kościele. Tutaj trochę mniej. Ale wracamy do relacji. Kolejny obraz. Kolejny obraz, kolejny werset, 41. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie? Znowu jedno słowo kontekstu, o co w tym chodzi. Żołnierz rzymski miał prawo każdego napotkanego Żyda czy człowieka, który był pod okupacją, zmusić do tego, żeby przez jedną milę szedł z nim i niósł jego ciężar. Takie było prawo. I nie było mowy o tym, żeby odmówić, bo byłbyś krótszy o głowę. Musiał. To było bardzo niewygodne. To było strasznie niewygodne. Wyobraźcie sobie, że śpieszysz się gdzieś. Masz ostatnie minuty gdzieś. Jesteś wykończony, zmęczony. I tu nagle żołnierz rzymski cię zatrzymuje i przyjacielu, bierz to na plecy i maszeruj. Co się robi? No dobra, dawaj ten bagaż. A Jezus mówi, nie tak. Bądź gotów iść z nim dwie mile. Bądź gotów z nim iść więcej. To jest ten sam obraz, co poprzednio. Znaczy inny obraz, ale podobne przesłanie. Bądź gotów dać więcej, niż musisz. To jest bardzo ciekawa zasada. Ona mówi o wiele, wiele innych sprawach, ale to już zostawię na wtorkowe wykłady. Przejdźmy teraz do, już zostawię ten obraz o pożyczaniu. Przejdźmy teraz do tego drugiego fragmentu. Czyńcie innym to, czego sami od innych oczekujecie. Samo to słowo już jest piękne, prawda? Już sam ten wstęp do tego jest piękny. Czyń innym to, co chciałbyś, żeby inni wobec ciebie uczynili. Czy sądzicie, że zasługujecie na uznanie, bo kochacie ludzi, którzy was kochają? Tak przecież postępują nawet grzesznicy. Cóż w tym nadzwyczajnego, że wyświadczacie dobro tym, którzy tak samo postępują w stosunku do was? Na to stać nawet grzeszników. Jeśli pożyczacie pieniądze tylko tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakiego możecie oczekiwać uznania? Nawet najgorsi grzesznicy pożyczają sobie pieniądze i chcą dostać z powrotem tyle samo. Wy zaś czyńcie coś więcej. I właśnie z tego fragmentu powstał tytuł tego przesłania. Wy zaś czyńcie coś więcej. Kochajcie nawet swoich wrogów, wyświadczajcie im dobro, pożyczajcie i nie oczekujcie w zamian niczego. Wasza nagroda w niebie będzie wielka i będziecie zachowywać się tak, jak przystoi dzieciom Boga. Moi drodzy, jak to jest? Jak to jest? Mamy dwie skrajności. Przyjaciela, którego łatwo nam kochać i wroga, którego szalenie trudno. Ale tak już powiedziałem na wstępie, mamy całe spektrum środku. Mamy tych wszystkich, którzy są wokół nas. Trudno nazwać ich wrogiem. To przecież przyjaciel, to przecież brat, może siostra. Ale jakoś tak trudno ją kochać. Ale jakoś tak trudno mieć ciepłe, bliskie relacje. Trudno nazwać wrogiem. Ale widzicie, Jezus daje ten skrajny obszar, żebyśmy wiedzieli, że to dotyczy dokładnie każdego. Moi drodzy, najkrócej komentując te wersety przeczytane, powiem tak. Jeśli mam dobre relacje tylko z tymi, których kocham, których lubię i którzy mnie tym samym obdarzają,
to jestem tyle samo wart, co najgorszy grzesznik, bo on potrafi też to samo. Oczywiście mówię tylko o tym jednym wycinku tematycznym. Nic nie jestem lepszy. Świat robi to samo. To żaden uczeń ze mnie, żaden naśladowca Chrystusa. Nic mnie nie różni. Świat robi to samo, potrafi. Ale moi drodzy, my jesteśmy powołani do czegoś innego. Mamy miłować tych, których nam trudno miłować. Mamy mieć relacje z tymi, którym jest to tak trudne, którzy nas zranili. Ale najciekawsze jest słowo, to jest 35 werset. Wtedy synami Najwyższego będziecie nazwani. Wtedy będziemy my synami Bożymi, kiedy tak będziemy czynić. To jest trochę podobne do tego, co mówił Janek przed wprowadzając w błogosławieństwo. Podobieństwo. Podobieństwo do taty. Wiecie, czasem wręcz się uśmiecham. Czasem mnie to śmieszy, jeżeli wcześniej znałem tatę i potem poznaję syna. Nie jest to regułą, nie jest to zawsze, ale często bywa tak, że aż mi się śmiać chce. Jak widzę kopię, młodszą kopię tamtego. Tak samo się uśmiecha, takie same ma żarty, taki sam stok rozumowania, taki sam uśmiech, taki sam gest ręką. No kopia taty. Prawda? Bywa tak. Nie zawsze, ale bywa tak. I właśnie o to chodzi. Mamy być kopią na tego taty w niebie. Mamy mieć jego charakter, jego naturę, jego DNA. I o to tutaj chodzi. Moi drodzy, to jest Boży standard dla nas. Podobnie do Chrystusa. Jakże bardzo, bardzo różni od świata. Moi drodzy, całe to nauczanie kazania na górze i ten fragment, którego dzisiaj dotykaliśmy, tak naprawdę dotyczy naszego serca. To się rozprawia z głębokością naszego serca. Bo my potrafimy na zewnątrz być świetnymi aktorami. Potrafimy się zachować jak trzeba. Potrafimy się uśmiechać. Potrafimy powiedzieć, co i kiedy trzeba. Nikt nie pozna. Ale Jezus dokładnie wie, co jest w sercu. Jezus dokładnie wie, ale też, moi drodzy, to nie jest obojętne, czy tam jest miłość, czy niechęć. Zakończę psalmem 139. Końcówka tego psalmu mówi tak, według AIB nowszego tłumaczenia. Badaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Doświadcz mnie i poznaj rozterki. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co cię rani. I prowadź drogą wypróbowaną od wieków. Nie będę tego teraz udowadniał, analizując ten tekst. Policzcie sobie sami. W tym króciusieńkim tekście jest 5 razy powiedziane ja. Badaj mnie, poznaj moje myśli i tak dalej. Mnie. 5 razy. Dlaczego to mówię? Bo jestem przekonany, że wielu z nas i słuchających przez internet myśli fajnie, że on tu był. Dobrze, że on to słyszał. Zupełnie nie tak. To dotyczy mnie. To dotyczy ciebie. Poznaj mnie, Boże, poznaj mnie. Wiecie, jeżeli obie strony będą myśleć, dobrze, że on to słyszał, to jest ping-pong, przerzucanie problemu. Nie masz szans na żadne przebaczenie czy pojednanie. Doświadcz mnie, Boże. Zobaczcie, jak to słowo jest tutaj użyte. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co cię rani. Biblia Warszawska mówi, zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Wiecie, że to jest to samo? To jest to samo. Jeżeli mam w sercu coś, co Boga rani, to znaczy, że już kroczę drogą zagłady. A kwestie zepsutych relacji chyba nie muszę udowadniać, że Boga ranią. Moi drodzy, krzyż przywraca relacje. Krzyż przywraca relacje. I nie mam prawa mówić, że to się nie da. Nie mam prawa mówić, że ja nie mogę, że nie mam siły, bo krzyżu jest moc.
To nie jest moją mocą. Moc mam od Boga. To jest Boża moc, a moja jest decyzja. I tyle. Moja jest decyzja, co z tym zrobię, a siłę daje Bóg. Siła jest w krzyżu. A jeżeli tego nie chcę, to znaczy, że lekceważę dzieło krzyża. Jeżeli tego nie chcę, to znaczy, że mówię, że mi na tym nie zależy. Nikt nie może powiedzieć, że to jest zbyt trudne. Choć brzmi to bardzo surowo, choć brzmi to bardzo ciężko, choć brzmi to bardzo, bardzo trudno, ale moc daje Bóg. Gdyby nie moc krzyża, to by to było po prostu niewykonalne. Ale my jako Boże dzieci mamy moc, tylko trzeba po nią sięgnąć. Moi drodzy, kończąc, pamiętajmy o jednym. Nie wiem, czy to kogoś tutaj dotyka. Nie wiem, czy może słuchaczy w internecie. Mamy teraz do podjęcia dwie decyzje. Albo to po prostu olać. No coś tam pastor pogadał. Kiedyś tu brat Siergiej Jurku, gość, który tutaj był, fajnie powiedział. Kazania nie zmieniają człowieka. I to kazanie również nic nie zmieni. On może tylko inspirować, może tylko pokazywać drogę, może tylko zachęcać. Zmieniać możesz ty z Bogiem, decyzją swoją. A więc mamy dwie możliwości. Albo wysłuchać, może się obrazić na pastora, że tak twardo gada. Albo jeśli jest jakiś problem, bo ja nie mówię, że jest, ale jeśli jest jakiś problem, to po prostu zrobić to, co trzeba. Po pierwsze, nie mścić się. Po drugie, przebaczyć. Po drugie, przebaczyć tak, żeby być gotowy na drugi policzek. Przebaczyć tak, żeby gotowy być błogosławić. Tak, by dobrze mówić o tym, który mnie zranił. Czy to było bardzo bolesne, czy tylko troszkę. Czy to jest kwestia już nienawiści, czy niechęci. Dobrze mówić, błogosławić, modlić się i zrobić więcej niż trzeba. I być gotowym pójść drugą milę. I być gotowym dać również i płaszcz. To jest standard ucznia. A powiedzieliśmy na początku, że jeśli nie jesteśmy uczniami, to nie nadajemy się do Bożego Królestwa. Nic nie wymyślam, czytuję tylko Boże Słowo. A więc, moi drodzy, powstańmy. Moi drodzy, przez chwilkę porozmawiajmy z Panem. Pół minutki. Powiedz Bogu o swoich myślach, o tym, co jest w Twoim sercu, a później zakończymy wspólną modlitwą. Drogi Ojcze, Tobie dziękuję za Twoje słowo. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty chcesz kształtować nas na swoich uczni. Pomóż nam, Panie. Chcemy dorastać do rangi ucznia. Nie kogoś, kto tylko w tłumie idzie. Ojcze kochany, ja tak bardzo Ciebie proszę, abyś Ty dał nam odwagi i dał nam determinacji, aby jeśli trzeba, zachować się jak uczeń. Naprawić relacje. Ojcze kochany, dziękuję Ci za to, że możemy mieć oparcie w Twoim Słowie, że możemy czerpać siłę z krzyża Golgoty. Panie, tak bardzo Ci dziękuję za to, że nie zostawiłeś nas tym samym, że nie zostawiłeś nas tym samych, Panie, ale mamy moc w golgockim krzyżu. Panie, dałeś nam przykład, dałeś nam wzór i chcemy być jako Twoi uczni odzwierciedleniem Twojego charakteru. Chcemy mieć Twoje DNA, Panie, chcemy być podobni do Ciebie. Jako Twoje dzieci chcemy zachowywać się podobnie. Chcemy świecić w tym świecie, Panie, aby ludzie, widząc nasze zachowanie, mogli chwalić Twoje imię. Ojcze, ja błogosławię każdą osobę, która jest na tym miejscu.
Błogosławię każdą osobę, której nie ma. Błogosławię osoby, które w internecie tego będą słuchać. Panie, niech Twoje słowo wykonuje w nas pracę. Niech Twoje słowo oczyszcza nas i czyni nas świętymi przed Twoim obliczem. Bądź uwielbiony, nasz drogi Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen.